przestępstwa te polegały na spowodowaniu pożarów. Były to głównie pożary obszarów leśnych, podpalał ściółki leśne i było to 6 takich zdarzeń, a także przestępstwa dotyczące zniszczenia mienia poprzez podpalenie, głównie tutaj chodziło o budynki gospodarcze. Postępowanie w tej sprawie było prowadzone od września ubiegłego roku. Długi czas jego trwania był uzależniony od konieczności zasięgnięcia opinii biegłych z zakresu pożarnictwa i psychiatrii. Zatrzymany Wojciech G. przebywał także na obserwacji psychiatrycznej. 20-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów. Kara dla młodego piromana może wynieść nawet 8 lat pozbawienia wolności.